sobotę w królewskim mieście Pyzdry odbyło się święto policji. Imprezę umiejscowiono na pięknym stadionie zawarciańskim. Stadionie, który w ubiegłym roku zalała warta i na długie miesiące był wyłączony z użytkowania. To pierwsza impreza od dłuższego czasu organizowana na stadionie zawarciańskim. Czym to tłumaczyć? No, można wytłumaczyć przede wszystkim stanem wysokiej wody w ubiegłym roku, ponieważ jak pamiętamy, tutaj w ubiegłym roku był ten teren zalany i dlatego, że chcieliśmy po prostu prezentować czy zaprezentować jednocześnie przystań wodniacką z tamtej strony warty, czyli od strony miasta. Niektórzy narzekali właśnie, że teren tutaj zawarciański jest daleko jakby od miasteczka, starsze osoby nie mogą chodzić, ale mi się wydaje, dochodzić tutaj, ale mi się wydaje, że no jednak ten teren tutaj ma swoje walory i także ma swoje plusy. Święto rozpoczęło się od przyjazdu policyjnej maskotki Pyrka, który został bardzo ciepło przyjęty przez dzieci. Było też słowo Boże od komendanta. Wiadomo, co roku obchodzimy święto policji w innej z gmin powiatu wrzesińskiego. W tym roku, mówiąc bardzo kolokwialnie, wypadło na Pyzdry, dlatego postanowiliśmy je połączyć z pyzderskim powitaniem lata i nocą świętojańską. Czy policja ma co świętować? To jest takie podchwytliwe pytanie. No, zapewne nie wszystko nam wychodzi, ale myślę, że wiele rzeczy robimy dobrze, dlatego myślę, że tak. Imprezę w Pyzdrach prowadził kapitan Hook i jego piracka banda. Czym tłumaczyć obecność piratów na dzisiejszej imprezie? No, czym tłumaczyć obecność naszą tutaj u was? Tym, że jest piękna pogoda, bo słońce właśnie wstało, przegoniliśmy ciemne chmury i z groźbę deszczu. No a tym, że mamy tutaj wartę blisko przecież. No jakże tutaj płynęliśmy sobie tą wartą i stwierdziliśmy, że płynąc wartą, warto zajrzeć do Pyzdr. Tym bardziej, że tutaj się impreza taka fajna kroi, także zacumowaliśmy naszą trasę i postanowiliśmy troszkę się z wami tutaj pobawić. Święto policji to przede wszystkim pokazy. W Pyzdrach swoje umiejętności zaprezentowała grupa realizacyjna z Gniezna. Zostali obezłatnieni. Najmłodszym podobał się zwłaszcza pokaz umiejętności policyjnego psa. W pewnym momencie na stadionie pojawił się nieproszony gość. Zauważcie Państwo, że pies chwytał za odstającą rękę. Święto policji przypada oficjalnie 24 lipca. Wtedy też komendzie powiatowej zostaną przyznane awanse i wyróżnienia.